Wspaniała epka Feria, już na rynku od 2 miesięcy. Do tego mamy kilka teledysków promujących, no i The Voice Kids, które za chwilę pojawi się na antenie. Mam takie wrażenie, Natasza, że w twojej karierze, przynajmniej tej muzycznej, no chyba nie było lepszego czasu. I zastanawiałem się, przejeżdżając tutaj, czy ty wiesz, co się w ogóle składa, jakie tam się puzzle połączyły, że to akurat teraz tak wszystko pięknie wystrzeliło? Te puzzle to, myślę, lata mojej pracy i takiej cierpliwości, i takich małych kroczków, które wykonywałam. I to, że się chyba nigdy nie poddałam tak naprawdę. Bo cały czas gdzieś z tyłu głowy i w głębi serca ja czułam, że ja chcę robić muzykę. Ale też wielość różnych innych projektów, które gdzieś mnie spowalniały po drodze. Może to wszystko się właśnie złożyło na ten moment, że wszystko się nagle spięło i w fajnym momencie razem współpracuję ze sobą, bo na tę epkę też czekałam. Już nie mogłam się doczekać, bo tak pomyślałam sobie z Lakersami, z producentami, że zrobimy płytę. No już były plany na płytę, ale ja tak pomyślałam sobie, raz w miesiącu do nich jadę, więc jak tych 12 numerów, ja za rok dopiero będę mogła się dzielić muzyką. Może już z tym pierwszym nie będziesz się utożsamiać, tak to często tak, też bywa. Tak, bo to już wiesz, to już było pół roku temu, czy ja jestem taka sama jak pół roku temu. W tym natłoku tego wszystkiego nie ma na co czekać. I postanowiłam sobie, że taką mini po prostu płytkę wypuszczę, bo to jest też ten moment, to jest to, o czym ja chciałam w tym momencie opowiadać. I jaka jestem? Jestem pozytywnie nastawiona. I robisz to na własnych zasadach. I robię to na własnych zasadach. I wiemy, że to czasem jest tak, że trzeba trochę poczekać, żeby to właśnie nabrało tego rozpędu i żeby robić to, co się kocha, na własnych zasadach. Tak też chyba było trochę w twoim przypadku, ale też wiem, jak okrutny potrafi być show biznes i zastanawiam się, czy trafiałaś kiedyś w swoim zawodowym życiu po prostu na złych ludzi, nieodpowiednich doradców. Słuchaj, takie hieny tak zwane pojawiały się w bardzo różnych momentach. I to jest bardzo trudne do przewidzenia. To chyba się weryfikuje w momentach właśnie tych najtrudniejszych. Kiedy noga się omsknie albo nie do końca wszystko wyjdzie tak, jak było po myśli. I wtedy te hieny znikają. To są takie hieny, które kiedyś były dla ciebie przyjaciółmi na zasadzie, że ufaliście sobie? Na zasadzie, że jak to czasami bywa? Jakby szli ze mną na ten szczyt i towarzyszyli mi i byli no najlepszymi ludźmi wokół mnie, a gdy nóżka się jakoś albo coś nie do końca po drodze się wydarzyło, oni znikali i przestawali odbierać telefony. Więc to się fajnie, bo to się zweryfikowało mi przez lata. I jakby dzisiaj mówisz, że fajnie, ale to pewnie tamten moment, gdy artysta zostaje sam. To musiało się wydarzyć, bo ja nie potrzebuję poklepywania takiego bez powodu. Tak, bo to do niczego nie prowadzi. Ja muszę mieć konstruktywną krytykę i ludzi, na których ja mogę polegać. Jest jedna osoba w show biznesie, z którą ostatnio rozmawiałam i która bardzo mocno ci kibicuje. Tak. Mowa o Dodzie. Pytałem ją akurat o ciebie przy okazji The Voice Kids, bo właśnie wtedy powiedziała mi, że według niej jesteś najlepszym możliwym wyborem. Wow. Ale zapytałem też o karierę muzyczną i ona powiedziała tak. Będę się ciebie teraz pytał, czy ty się zgadzasz z tymi słowami, że ona by tak bardzo chciała, żebyś była jeszcze bardziej doceniana i przez branżę, i przez publiczność, ale uważa, że jak na show biznes, który zjada, jesteś za miła i za mało walczysz o siebie. Co sądzisz o takich słowach? Nie ma za miłych osób. Okej. Ja nie wyobrażam sobie być bezczelna, bo tak zostałam wychowana. Mam ogromny może szacunek. Jest coś jeszcze między, jeszcze jest może coś pomiędzy byciem miłym, a byciem bezczelnym. Mimo wielu sytuacji, przez które ja musiałam przejść, albo zostałam wkładana w bardzo niekomfortowe sytuacje, ja zawsze wychodziłam z tego z kręgosłupem, własnym kręgosłupem, który gdzieś dostałam od moich rodziców. To jest zawsze szczerość i nigdy, nawet jak byłam zła, nie pokazywałam tego, bo to nie leży w mojej naturze. A to, czy walczę o siebie, to wszystko, co do tej pory zrobiłam, to była moja walka. Chyba nie jest tak po prostu... To nie jest na pierwszym miejscu w ekspozycji? Nie widzisz, nie czujesz tego, ale to są codzienne gdzieś kroczki, ale też nie byłoby mnie, tej walki by nie było, tej siły mojej by nie było, gdyby nie moi bliscy, mój mąż, moja córka, moja rodzina, moja siostra, moja mama, mój tata też, który mnie wspierał. Przeogromnie całe moje dzieciństwo. To mnie budowało jako człowieka. Teraz mam przy sobie taką armię ludzi, właśnie moją Monikę, która jest moim pancerzem ochronnym. Gdyby nie oni, pewnie byśmy dzisiaj nie rozmawiali.